Dobry państwu serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Piotrem Sterkowskim. Witaj Piotrze. Witam Panie Redaktorze. Warto dodać, że redaktor tutaj Centrum Eduk Edukacyjne Polska. Ja od razu zachęcę do obserwacji kanału, tak? Do, do. A panie redaktorze, proszę o możliwość udostępnienia ekranu. To od razu na wstępie. Zachęcimy do obserwacji pańskich kanałów na biczu, ramblu, YouTube. To no wszędzie pan, pan redaktor jest. E, także no. Po, inaczej teraz zrobię inaczej. Ja udostępnię ze swojego ekranu. Można? Nie można. Poczekamy aż pan redaktor udostępni. E, czyli tak, tak poczekaj, dzisiaj. Czyli dzisiejsza... poczekaj, zaczniemy w takim. A to już jest na żywo? Lecimy na żywo. Tak jest pani redaktor? Już lecimy na żywo. No dobra. Ale dobra, dobra. To zrobimy to na końcu. Zrobimy to na końcu, zachęcimy do obserwacji i, i tego, jak, jak mi tam udostępnicie, bo tak czy siak bym chciał udostępnić Państwu listę wyborczą, żeby zobaczyć, kto gdzie, jaki kandydat. Ogłoszony jest już, kto startuje gdzie, skąd, y, w jakim okręgu i z jakiej pozycji, prawda? Także to by udostępnienie by się przydało. Niemniej witamy Was również na TikToku, bo jesteśmy na live. Dzisiaj z Panem Redaktorem taki pierwszy eksperymentalny. Pierwsze koty za płoty. Tak Ju, jest. Już także... Pierwsza te trudność techniczna, mam nadzieję, że będzie przezwyciężona. Tak jest. Także, dobra. W każdym razie, szanowni państwo, no, o co chodzi, chodzi o wybory. Wybory, no i listę konfederacji, bo tutaj no, można powiedzieć, panie redaktorze, że są największe zaskoczenia. E ja mam tą listę, nie, nie wiem, nie mogę jej udostępnić, ale udostępnię ją widzom na TikToku wobec tego. E I tak, na miejscu pierwszym w w we Wrocławiu. Mamy we Wrocław. Kurde, co tu się dzieje? Dobra, już mam. E, Legnica, tak, przepraszam, Legnica, numer y, pierwszy okręgu i tam jest do zdobycia 12 mandatów, potencjalnych mandatów do zdobycia jest, są dwa mandaty i pierwszym kandydatem jest Robert Grzechnik, drugi to jest Krzysztof Sługowski, trzeci Maciej Piotrowski. I tak, Robert Grzechnik to jest w ogóle kandydat. Y, jak się okazało, nowej nadziei, bo startował w prawyborach w Legnicy, tam w tych, w tych, do której doszło do tej afery, panie redaktorze, nie wiem, czy przypominamy sobie, e, mianowicie... Wybory zostały yy... unieważnione, tak? Tak, no ponoć doszło do jakichś fałszerstw i tak dalej, ale co ciekawego było, dwóch kandydatów, Dariusz Szumiło e, i... E, Boże, Iwaszkiewicz, e, członek Rady Liderów i właśnie pan Grzechnik e, i no... Niejako tych dwóch kandydatów się w jakiś sposób wyeliminowało i został Robert Grzechnik. No i został nam ogłoszony jedynką, ta, tak jak widzimy. E, pan Grzechnik jest generalnie radnym z Wrocławia. E, jego wystąpienie w Legnicy było, powiem tak, no nieprzekonujące za bardzo. No, oczywiście było skupione wokół działalności, wokół samorządów, wokół tej, tej takiej lokalnej społeczności. Co jest w mojej ocenie na plus, jako takiego działacza lokalnego, ale pytanie, czy to będzie wystarczający, wystarczające doświadczenie, żeby wykorzystać w ramach ław poselskich, prawda? Oczywiście pan Grzechnik wie, czym jest interpelacja, wie w jaki sposób tam układa się cały układ w, w strukturach wrocławskich. No, może jest to jakiś atut. Pytanie, czy to doświadczenie. Samorządowca chce przekuwać na poselstwo, w mojej ocenie trochę szkoda, no ale zobaczymy, spróbujemy, tak? Drugi jest pan Krzysztof Sługocki. Ja dzisiaj będę leciał tak szybko, bo my mamy bardzo mało czasu dzisiaj, także formuła programu jest taka, że pół godziny. Krzysztof Sługocki to jest kandydat korony, to jest dwójeczka, dwójeczka z Legnicy. Ja Krzyśka poznałem przy okazji, jak byliśmy na premierze filmu Czarny Interes we Wrocławiu. Tutaj pan redaktor ma fajną koszulkę właśnie nawiązującą do tego filmu. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze. No i właśnie Krzysztof Sługocki tam chciał organizować w Jeleniej górze, bo osobiście jest wielenie góry, z tego co pamiętam. Ale niestety co do jakiejś takiej działalności społecznej za wiele powiedzieć nie mogę. Nie... Wiem, że zorganizował koncert, tak? Upamiętnienia ofiar Wołenia, który odbył się w połowie lipca organizował jakąś zbiórkę pieniędzy i to tak widzę, że jest to taki motyw, żeby tutaj podjąć próbę, prawda, jakiegoś takiego wypromowania się, ale i pewnej działalności społecznej, której no wcześniej jakoś ja przynajmniej nie, nie widziałem, tak, to może się za bardzo tym okręgiem legnickim też nie interesowałem, wrocławskim, Wrocławiem się trochę interesowałem, ale Może, ja ci, może wejdę jakoś... słowo, bo rozmawiamy tak, właśnie po fajnie. kolei o wielu yy, okręgach, będziemy rozmawiać dzisiaj pewnie o, o dwóch, trzech, Eee, Legnica jest w sensie e, tych okręgów, takim średnim okręgiem, tam jest 12 mandatów eee, i jeżeli potencjalnie pod... dwa mandaty dla konfederacji, potencjalnie to jest okręg, w którym potencjalnie dwa mandaty są do wzięcia, pod warunkiem, że rzeczywiście Konfederacja będzie miała ponad 10% poparcia. Bo jeżeli Dokładnie. to poparcie będzie na poziomie takim, jaki też się zdarzało, 7-8%, no to to będzie oznaczało jeden mandat. Ale gdyby było y, około 13 czy 15, tym bardziej 15%, to wtedy dwa mandaty z Legnicy y, przy tym wyniku y, w Polsce są do wzięcia. Y, pod tym względem nie jest to najlepszy, ale też nie jest najgorszy okręg y, w Polsce. Proszę bardzo, wracajmy do, do kolejnych kandydatów. Dokładnie. Znaczy, i ja, ja tych kandydatów pobieżnie y, oglądałem. Znaczy, Grzechnika, Grzech, Grzechnika mogłem bardziej wysłuchać z uwagi na to, że byłem na tych prawyborach. Krzyszka Sługowskiego znam rac, z racji tego, że byliśmy razem w Koronie. Ale trzeciego kandydata, Macieja Piotrowskiego z ramienia Ruchu Narodowego, w ogóle nie znam. E, z, próbowałem zweryfikować jakąś jego działalność, czy medialną, czy, 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 y, czy chociaż w socjal mediach. No i tak tej działalności za wiele nie widziałem, poza tym, że. Kolega Piotrowski po prostu udostępnia post na Facebookach. No, liczymy na to, że da się poznać wobec tego, skoro jest na trzecim miejscu i no, będzie próbował walczyć o ten mandat, prawda? I tak to że... jest człowiek z Ruchu Narodowego, tak? Z Ruchu Narodowego Maciej Piotrowski. No, mm -hmm. nazwisko, nazwisko takie, które zachęca, prawda, do oddania głosu i pytanie, czy to tylko nazwisko. Wiem, że dzisiaj ogłosili również yy, Wałbrzych. Yy, ja, ja Wałbrzycha jeszcze nie przeglądałem, znam tylko Pawła Chmielewskiego, który jest na pozycji trzeciej, ja wymienię ich tylko po kolei tutaj. Damian Gomułka, Karol Michalik, Paweł Chmielewski i w takiej kole kolejności. Damian Gomułka jest na miejscu pierwszym, drugi jest Karol yy, Michalik, trzeci Paweł Chmielewski tam jest ilość mandatów w Wałbrzychu do uzyskania potencjalnie... w Osiem. Tych, yy, zda, osiem mandatów, ale potencjalnie do uzyskania dla Konfederacji jest jeden. No i yy, jeśli mogę tak płynnie przejść, panie redaktorze, wiem, że czas nas goni. Na ja Wrocław. mam tylko jedno pytanie. Czy tak. jedynka z Legnicy, czyli Grzechnik, który został yy, wybrany w prawyborach, jest tak. równocześnie członkiem Nowej Nadziei, czy jest to człowiek spoza tego układu partyjnego, tylko wszedł na tą listę przez te, przez te prawybory? No to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ Grzechnik 13 lipca opuścił klub PiSu, ten, więc to znaczy jako, rad, jako wiem, radny był w klubie PiSu, tak? Jako, rad, jako, rad, jako radny, aczkolwiek z tego co wiem, on chyba od 2015 był w ramach struktury Korwina co się potem przekształciło w nową nadzieję. Dobra, tak jest. ok. Yy, idźmy tak jest. dalej yy, z Legnicy, przenieśmy się może do Wrocławia. Do Wrocławia, bo najbliżej no i naj, najbardziej rozpoznawalne osoby, bo tutaj mamy szansę yy, od początku. Mamy tutaj 14 mandatów, potencjalna ilość mandatów dla Konfederacji przy około 16% poparciu to jest, to są trzy mandaty i na pierwszym miejscu jest Krzysztof Tuduj. Z ruchu narodowego, poseł, y, członek rady liderów Konfederacji. Drugi to jest Paweł Przystawa, członek Nowej Nadziei, przedstawiciel Nowej Nadziei, y, prezes zarządu y, okręgu wrocławskiego partii Nowa Nadzieja oraz Marta Czech, y, członek Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Y, no i działaczka Korony i rzecznik prasowy z tego co pamiętam jeszcze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brała. No i tutaj mamy no, najciekawiej w zasadzie z, z tego naszego dzisiejszego rozdania i zacząłbym od y, takiego podsumowania działalności y, posła Krzysztofa Tuduja i, i w zasadzie jego sylwetki, to tak też chyba... Nie wiem, czy, 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 czy muszę go aż tak szeroko prezentować, bo jest posłem na Sejm, więc y, ubiega się raczej o reelekcję, jakby to można powiedzieć, ale jest członkiem y, ciekawych komisji, bo spraw wewnętrznych i administracji, o ile dobrze pamiętam, i obrony narodowej. I to może być y, ciekawa sytuacja, bo przychodzi pani poseł Siarkowska, która również była członkiem podobnych komisji i pytanie, jak oni to rozegrają. czy Krzysztof tu zostanie dalej, dalej w tych komisjach, czy, czy się powymieniają w jakiś sposób? Jeszcze sobie sprawdzę tylko. Tak jest, Komisja Admi Administracji Spraw Wewnętrznych i Komisja Obrony Narodowej Do doskonale dokładnie. Eee, przypomnijmy, że pani Siarkowska to jest najnowszy, jak to się mówi, transfer. Eee, tak jest. Ma startować, zdaje się, z okręgu Siedleckiego eee, z pozycji dokładnie. numer dwa czy trzy. Dwa, dwa, numer wolna dwa była... No jest to osoba właśnie, która ukończyła e, Akademię Obrony Narodowej, Akademie. która e, no, w tym kierunku e, bardzo wiele robiła i uchodzi za eksperta właśnie w sprawach, nazwijmy to e, bezpieczeństwa służb i tych generalnie mundurowych. Tak jest, dokładnie. Ale wracając do sylwetki Krzysztofa Tuduja, ja bym tak się skupił na tym, że to jest w zasadzie taki poseł, który, który no za często nie jest w tamtych reflektorach mediów. Ja bym powiedział, że on jest właśnie takim działaczem zakulisowym. W, w ruchu narodowym uchodzi w ogóle za człowieka od struktur, który jeździ, pilnuje i dogląda. Był również w Legnicy, pilnował przebiegu tych wyborów, i nie upilnował. Znaczy ja powiem tak, no, pilnował do pewnego czasu. Jak, jak to ze, w zasadzie kiedy już zebrano wszystkie głosy, Krzysztof Tuduj opuścił tam Legnicę i prawdopodobnie to te fałszerstwa już dochodziły po. Więc póki był Tuduj, to w mojej ocenie był porządek. Nie? Więc, więc ja, ja powiem tak paradoksalnie, że on tego pilnował do czasu, aż no powiedział, że koniec, i, i, i czas się zbierać, skoro już urna zamknięta, wysyłają do Warszawy, to nic tu po mnie wracam do domu, do Wrocławia. Mhm. I potem się zaczęły ponoć hece, na czym już Tuduja nie było i Waszkiewicza chyba zresztą też nie było z tego co pamiętam. Potem już Darek Szumiło zaczął robić te swoje hece i to trochę właśnie tak, tak wyglądało. Ale yy, wracając do sylwetki Krzysztofa Tuduja, ja sobie tak ponotowałem. Ma, mam notatki odnośnie tych wszystkich kandydatów i yy, to jest gościu, który wie, gdzie jest jego miejsce. On się tam nie pcha na fisze, bo wie, że tutaj tą rolę przewodnią. Krzysiek Bosak prowadzi. I w mojej ocenie to jest taki dość inteligentny i, i spoko merytorycznie gość, taki przygotowany. Więc ja bym ja bym przyglądał się tej sylwetce i rozwojowi te, te, tego polityka, bo ewidentnie po wycofaniu się Winickiego z, z, z polityki, tak, tak można powiedzieć, na niego w mojej ocenie spadło najwięcej obowiązków i, i takich. Yy, odpowiedzialności, tak, bo Krzysztof Bosak jest rzeczywiście prezesem, ale on jest raczej prezesem w telewizjach, tak, i on jest głosem, a ktoś musi być tymi rękoma e, i wykonywać pewne rzeczy i to jest w mojej ocenie e, tuduj. Mhm. Paweł Przystawa, to jest nasz kolejny kandydat z, z okręgu wrocławskiego, prezes zarządu, członek Rady Krajowej, e, radny osiedla oporów jak, jak dla mnie zupełnie jakiś no name, rzucony w mojej ocenie na, na rybkę po prostu. Nawet jak przeglądałem jego profile, zaangażowanie medialne, wy, wygląda na to, że znowuż tak jak w przypadku Grzechnika, jest to człowiek y, skierowany na samorządy, tak? skierowany na działalność samorządową bardziej niż na politykę Krajową. I to jest ten dysonans w pewnej stopniu że w pewnym stopniu, że widać brak tych potencjalnych kandydatów, konkretnych kandydatów, i łapiemy i bierzemy tych ludzi, których już mamy sprawdzonych w innych działalnościach. I w mojej ocenie to jest błąd, to jest błąd, którego partia Nowa Nadzieja, czy w ogóle Partia Konfederacja nie przemyślała w jakiś sposób tak mówiąc obiektywnie, bo to, to, to nie jest krytyka, prawda, że, 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 że takich ludzi biorą, czy, czy ty ten. W mojej ocenie to jest strata, tak, że jeżeli masz dobrego samorządowca, to wpychanie go do Sejmu może niestety spowodować to, że no, ze, ze szkodą dla struktury, ze, ze szkodą dla samorządu. Jeżeli do, jest gościu, który robi dobrą robotę w terenie, no to się go nie zabiera do Sejmu, tak? Tak powiem. No. No i najważniejsza I, i dla właśnie... nas i najciekawsza tak. kandydatura, Marty Czech. Marta Czech, no tak, no to moja dawna, znaczy współkoleżanka z, z, z partii Konfederacji Korony Polskiej, członek komitetu politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Ja na wstępie powiem, że taką ciekawostkę, że jak w 2019 roku, żeśmy zaczynali działalność w Sejmie, tak. Powiedziałem pół żartem, pół serio do strażników marszałkowskich, bo tam nas zaczęli trzepać, tam się zaczynały te, te różne, różne dziwne akcje i no, no brał na nich chcieli od samego początku, tak żeby nie były ten. Więc jak przychodziliśmy my, to tam oczywiście yy, sprawdzenie, czy wszystkie pap papiery, dowody i tak dalej. Ja mówię, panowie, panowie, do tej straż, straży marszałkowskiej. Mówię, uważajcie, bo to będzie przyszła pani marszałek. I kurczę, no chyba wyjdzie na to, że może się tak stać, bo. W tym okręgu wrocławskim jest szansa na trzy mandaty i, i tak zobaczymy, zobaczymy czy się to spe, spełni. Ale wracając do samej sylwetki yy, Marty Czech, yy, z racji tego, że znam ją najbardziej, wiem jaka jest jej działalność, prawda, że jest rolnikiem, członkiem zarządu Stowarzyszenia o, Obywatelskiego Ruchu na rzecz Energetyki Jądrowej, yy, jest skarbnikiem skarbnikiem generalności. Fundacji Konfederacja Spiska, członkiem zarządu Fundacji Reg Regnum TV, którą tam również prowadzi Filip Molenda, sekretarzem grupy ratownictwa specjalistycznego Search and Rescue Poland, sekretarzem zarządu Spelao Klubu w Wro Wrocław, skarbnikiem Fundacji Korony Polskiej. No, widać, że tych czap. A, jest jeszcze dodam, że jest teraz świeżo powołanym członkiem zarządu Fundacji bez przedawnienia. Która ma walczyć o odszkodowania dla ofiar wołańskich. Jak widać, panie redaktorze, tych aktywności pani Marta Czech podejmuje bardzo wiele. I mnie to troszkę zaczęło zastanawiać, bo im bardziej zacząłem się przyglądać temu wszystkiemu, nie wiem, czy jest też również w tym związku zawodowym konfederacyjnym, tym koron, koronowym, tam gdzie tam Pikuła chyba jest prezesem, ale no, widać, że tych czapek jest wiele. I, i pytanie kiedy Pani Marta Czech ma te czas na te pielęgnowanie tych tradycyjnych wartości, jakim jest Bóg, rodzina i własność, prawda? No bo widać, że jeżeli jest się w wielu tych zarządach, wielu podejm znaczy, to są w mojej ocenie ważne funkcje, jak członek zarządu, skarbnik, jakieś takie funkcje społeczne bardzo ważne. I teraz pytanie, bo ja zawsze obawiam się takich rzeczy, jeżeli jest się zaangażowanych w wiele różnych czynników, Panie redaktorze, to może nie starczyć czasu na zwykłe obowiązki takie jak rodzina, dom, prawda? Żeby to się nie odbywało bez no, ale poszanowania. Ale normalny mandat poselski to, są, to jest olbrzymie e, czasowe zaangażowanie i olbrzymi obowiązek. To na pewno kosztem no, o, o, nie tylko rodziny, ale i pozostałych tych e, zaangażowań. No więc właśnie. Więc teraz e, znaczy. Mnie to nie, mi to nie przeszkadza, że jest pozwiązywana, tylko wskazuje po prostu na taki pewien dysonans, prawda, że tutaj pokazujemy się jako najlepszy działacz, że im więcej, tym lepiej. No to tak nie działa, bo jeżeli, przynajmniej w mojej ocenie, bo ja doskonale wiem, jak to jest prowadzić działalność społeczną, a przy okazji jeszcze pracować, próbować utrzymywać i utrzymywać rodzinę i mieć kontakt z tą rodziną, bo to, to jest przecież zgodnie z, z, z wartościami programem Konfederacji Korony Polskiej, wartościami najważniejszymi. Żeby nie było, że to jest krytyka, to jest w mojej ocenie obiektywna ocena faktów, tak że no i wiem, że jeszcze Marta Czech uwielbia alpinistykę, tak i, i, i to, to trzeba mieć, mieć podział, tak? I, I teraz pytanie, czy pani Marta Czech będzie wobec tego podejmować te wszystkie słuszne inicjatywy, jak walka o to, żeby w Polsce powstała e, pierwsza elektrownia atomowa, czy w, walczyć o odszkodowania wołyńskie, tak, i tak dalej, i tak dalej. E, no, jeszcze aktywność polityczna, trzeba, bo przypomnę, że ona ma funkcje partyjne, jest członkiem komitetu i rzecznikiem partii, więc. Trzeba umieć to połączyć. Ja, ja rozumiem, że ten, tylko pytanie, czy nie, odbywa, czy nie odbywa się to kosztem kompetencji? Zadaję pytanie. Mam nadzieję, że y, pan redaktor zaprosi marteczek, może i z nią o tym pogada. To jest ten. Więc Jasne. tak. Wiem że, jeszcze pa, wiem, że jeszcze pan redaktor chciał spytać o Katowice. Katowice. No właśnie, chciałem się przenieść z Dolnego Śląska, który żeśmy już trochę omówili, na Górny Śląsk. Na Górnym Śląsku chyba jest sześć okręgów wyborczych, a może nawet siedem. Ale chciałbym porozmawiać o okręgu wyborczym w samych Katowicach. Tam, co, na, pierwsza trójka, moim zdaniem, bardzo ciekawi i nawet powiedziałbym wzajemnie kontrowersyjni kandydaci. No, Katowice w ogóle to jest pokłosie e, tych największych prawyborów, prawda? Bo tutaj Mamy szansę w ogóle na 12 mandatów, z czego dwa biorące. Przy tym układzie dalej 16%. I na pierwszym miejscu mamy Grzegorza Płaczka, na drugim Tomasza Brzezinę i na trzecim Anna Mandrela. I wiem, że Grzegorz Płaczek niby startuje z ramienia Nowej Nadziei. Nie wiem, czy jest w partii, czy nie jest w partii. To jest dobre pytanie do Płaczka. No wygrał, Brzegina wygrał prawy jest... bory w każdym razie. Wygrał z, z poparciem nowej nadziei, ale pytanie, czy go zobowiązali do tego, że startuje z ramienia partii, czy nie, nie wiem. Trzeba by z, jego zapytać. Mam nadzieję, że będę miał okazję, a może pan redaktor będzie miał. Wiem, że Tomasz Brzezina jest był faworytem nowej nadziei, jednak wygrał płaczek. A Ania Mandrela, Anna Mandrela, przepraszam, to jest kandydatka z tego, co się dowiedziałem, koron. Dla mnie w ogóle e, tak chyba wskoczyła na chybcika. Wiem, że tam jakieś wykłady, niewykłady były i spotkania. E, nie poznałem jeszcze tej sylwetki. Może pan redaktor coś na, na ten temat więcej powie. Ja mogę się wypowiedzieć na temat Grzesia Płaczka i Tom, Tomka Brzeziny. Wiem, że zarówno jeden, jak i drugi stoją w, w ostrej kontrze do siebie, bo Grzegorz Płaczek jest takim typowym działaczem pro-polskim, znaczy inaczej, pro-life, pro-polskim i takim za. za za tą naszą prawą stroną, a Tomasz Brzezina z kolei to jest kandydat Nowej Nadziei, który jest bardziej liberalny, tak, tutaj te LGBT marsze, cza, te czarne marsze, wybór nie zakaz i tak dalej, prawda. I, I pro, i pro i, autonomii i, Śląska. A, i pro autonomii Śląska, więc widzimy, że te, tych kandydatów mają różny przekrój i pytanie, w jaki sposób to się wszystko będzie odbywało w dalszym... W dalszym ciągu, bo jeszcze nie są wybory ogłoszone, a tych konfliktów na listach jest co niemiara. Co niemiara, coraz, coraz wyraźniejsze są I, i mnie to zastanawia, w jaki sposób Konfederacja sobie poradzi z tego typu problemami, bo to nie tylko jest w Katowicach taka, taka wyraźna dysproporcja, prawda? Nie wiem, czy pani Anna Mandrela, to pan redaktor może mi powiedzieć, czy pani Anna Mandrela jest takim kandydatem, który to ma równoważyć, bo w mojej ocenie to również jest ten odchył bardziej w prawą stronę, zwłaszcza, że to środowisko koronowe popiera tą Annę Mandrelę. Pani Anna Mandrela jest przede wszystkim filozofem. Mhm. Ważna jest jej droga, Ponieważ ona wywodzi się ze środowisk takich liberalnych, można powiedzieć lewicowych, które propagowały te różne nowe religie, jak na przykład New Age. Później od tego odeszła i właśnie filozoficznie przeszła na pozycje katolickie w filozofii św. Tomasza Zakwinu. I zaczęła właśnie z tego punktu widzenia opisywać i historię, i, 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 i współczesną rzeczywistość. Przez jakiś czas była komentatorką i współpracowniczką, zresztą tak jak i ja przez jakiś czas byłem, mediów narodowych, ale później, jak zauważyła, że Robert Bąkiewicz idzie coraz bardziej w kierunku grantów finansowych od, od rządu pisowskiego i traci jak gdyby niezależność. Po prostu odeszła z mediów narodowych. Wiem, że teraz założyła i rozkręca swój własny kanał na, na, mhm. na YouTubie. Napisała kilka bardzo wartościowych książek i o filozofii tomistycznej. I o takich postaciach jak rotmistrz Witold Pilecki, i o innych postaciach różnych wybitnych, czy osób duchownych, czy, czy sióstr zakonnych. Tych książek jest już kilka. Zresztą no, ma tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych, zdaje się doktora filozofii po prostu. No, i moim zdaniem jest dobrym kandydatem w sensie ideowym, że na przykład dla mnie poglądy pani Mandrelli w większości wypadków są bardzo pozytywne, a także jej droga życiowa, że odeszła od tego właśnie jakiegoś new age'a w kierunku tradycyjnego katolicyzmu, ale z drugiej strony wydaje mi się że doświadczenie organizacyjne, polityczne e, Pani Doktor Mandreli jest niewielkie. E, i, a, a szansa zdobycia mandatu wbrew pozorom e, dosyć duża. Bo trzecie miejsce na w Katowicach, jeżeli będzie dobry wynik około 15% e, może się okazać czymś, czymś realnym, bo e, no mówię, co najmniej dwa mandaty będą, ale ten trzeci jest niewykluczony, bo nie wiadomo, jak się głosy rozłożą. Czyli życzę jak no i... najlepiej w tych wyborach pani doktor Annie Mandrelli. Natomiast no, zapewne, jeżeli by się dostała do Sejmu, będzie musiała trochę no, tu korzystać z pomocy kolegów, prawdopodobnie z korony, bo przecież jest wskazywana jako przedstawicielka właśnie korony. Dokładnie tak. No to widzę, że już faworyta pana redaktora mamy. Katowica. <gry> znaczy, tak jest, Katowica. No, jakbym cenie... miał z tej trójki wybierać, to mimo że tak jak mówię, brak doświadczenia u pani Anny jest pewnym minusem, to z powodów takich właśnie ideowych wyżej stawiam kandydatkę Annę Mandrele nad kandydatów Grzegorza Płaczka i Tomasza Brzezinę. Ale mówię, no to jest taka moja subiektywna, subiektywna że tak powiem, sugestia. Co do, co do Dolnego Śląska, no znowu to, co, to, co kolega powiedział, że, że Marta Czech ma już tyle zaangażowań, że to jest cała litania funkcji, które pełni, że y, daj Boże, żeby została tym posłem. Natomiast y, moim zdaniem wtedy z tej listy będzie musiała wykreślić co najmniej kilka, jak nie kilkanaście y, funkcji, które do tej pory pełniła. No więc, panie redaktorze, ja na to, na, na to właśnie chciałem zwrócić uwagę, że ci posłowie, którzy, których wybieramy do Sejmu, oni powinni reprezentować pewne. Y, Raz, że pewne zbieżne poglądy z moimi poglądami, czyli wyborcy, ale z drugiej strony, żeby się orientowali w jaki sposób to wszystko działa. I z tych wszystkich wymienionych kandydatów, no oczywiście na największą uwagę zasługuje um, Krzysztof i bez wątpienia, tak jako po poseł już bieżącej kadencji i prawdopodobnie przyszłej, no ale w mojej ocenie najbardziej z tego wszystkiego jest przygotowany Grzegorz Płaczek, bo jednak on potrafi wykorzystać te narzędzia obywatelskie, jakimi są zapytania w trybie dostępu do informacji publicznych, pozyskuje te informacje, wykopuje i je publikuje. I praktycznie do tego może się ograniczać sama działalność poselska, oczywiście, plus interwencje, w których również. Płaczek uczestniczył, czy to w Urzędzie do Spraw Rejestracji Leków, Produktów Biomedycznych, i tam, te, te, tego, tam gdzie tam CESAK siedzi, boże już tej na, nazwa jest tak długa, ale w Ministerstwie Zdrowia. Wiemy, o co e... Interwencja razem z Grzegorzem Braun. Tak jest. I, I powiem tak, jeżeli utrzyma ten trend i wytrzyma że tak powiem, tą presję, bo powiem tak, środowiskowo jest ogromna presja. Z tego co słyszę, Sośnierz miał wracać na listy i jeżeli wróci, dobro mi w Sośniesz, tak jest. Jeżeli by miał wrócić z okręgu katowickiego, dajmy na to na ostatnie miejsca, no to skradnie ten mandat i mhm. pani Ania, pani Anna Mandrela może się obejść ze smakiem, no tak, tak? Więc no tak, tak. Ta konkurencja jest ogromna i to jest niestety prawda, że największym twoim konkurentem nie jest kolega z Pisu, z platformy czy, czy, czy specjalu, z PCL, ale kandydat. Tak jest, dokładnie. I wszystko przed nami. W mojej ocenie będą czekać nas, jeż, nas jeszcze ogromne zbiegi okoliczności, wypadki i tak dalej, że jeszcze te listy, nawet ogłoszone wstępnie, będą jeszcze zmienione. Mhm. Wszystko może się wydarzyć. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Omówiliśmy trzy okręgi wyborcze i co najmniej po trzech kandydatów. Pierwsze, pierwsze trójki. W Katowicach dorzucono Sośnieża. To już się potwierdziło, czy jeszcze jest niepotwierdzony? No, ja, ja słyszałem, że toczą się rozmowy. Pytanie, czy, czy to się uda, czy, czy się nie uda. No dobra. No, jakby ale było potwierdzone, to by wylądował u mnie na liście, ale jeszcze nie ma go na liście. Natomiast, natomiast to, to byłaby ciekawa Kandydatura, która na pewno by przysporzyła głosów na Górnym Śląsku liście Konfederacji, tak natomiast na pewno ta kandydatura by zmniejszyła na przykład poparcie no być może dla, 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 dla Anny Mandrelli, a, a może nawet dla Tomasza Brzeziny, no bo on teoretycznie jest z tego samego środowiska politycznego, tak co Sośnierz. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Piotr Sterkowski. Dziękuję bardzo, Piotrze. Bardzo dziękuję, Panie Redaktorze, bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, a Was zapraszam do oczywiście obserwacji, udostępniania materiałów Pana Redaktora, również moich. No i co? Widzimy się w następnym live, mam nadzieję, Panie Redaktorze i. Widzimy się w następnym Mam nadzieję, że już bez problemów technicznych przedstawimy być może kolejne trzy albo cztery okręgi wyborcze, bo moim zdaniem teraz co kilka dni będziemy już mieli materiały do kolejnych odcinków. Ja Państwa zachęcam do oglądania naszych programów u mnie, czyli w Centrum Edukacyjnym Polska, zarówno na YouTube, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, nawet na VK. I oczywiście na kanałach Piotra Sterkowskiego. Zdaje się, że w tym momencie oglądają Państwo ten program na TikToku, ale może się pojawić w innych miejscach. Zachęcam do wspierania finansowego naszych, naszych poczynań i lajkowania, i e, polubień, i, i również e, proszę o darowizny dla Centrum Edukacyjnego e, Polska na nasze cele statutowe czyli na edukację na media na wydawnictwa polecam też nasze książki nasze i nie tylko nasze które można nabyć w sklepie internetowym cep cep tak jak centrum edukacyjne Polska myślnik sklep.pl tutaj z nowości książkowych to w zasadzie jest jedna taka nowość z ostatniego tygodnia Książka wydana w Bibliotece Myśli Polskiej, Ukraina między wojną a pokojem. To jest druga część książki, która ukazała się kilka miesięcy temu. Ukraina w ogniu komu potrzebna jest ta wojna? To jest najnowsza część, dociągnięta do czerwca roku 2023. Polecam e, książki e, również inne dotyczące polityki i historii polskiej. Tu może pokażę e, książkę e, Henryka Pająka. Ponura, prawda, e, o piłsudzkim, bardzo ważna książka historyczna. E, Henryka Pająka to nie o sprawach polskich, raczej międzynarodo, o międzynarodowych sprawach w duchu e, takim pokojowym walki o pokój. Apokalipsa Bliżej niż sądzicie, też bardzo ważna książka Henryka Pająka. Polecam książkę amerykańskich autorów Andrew i Cogburn. Cockburn. To jest książka Niebezpieczny Związek Tajna współpraca USA-Izrael. To jest głównie o pierwszych latach istnienia państwa Izrael, czyli koniec lat 40. i lata 50. XX wieku. A także bardzo ciekawo, zwłaszcza teraz w okresie wyborczym, żeby sobie popatrzeć, jak wybory wyglądały w Polsce 30 lat temu książkę Stanisława Tymińskiego, święte psy. Przypominamy tą książkę, bo Stanisław Tymiński pojawił się u nas też w programie, zrobiliśmy z nim wywiad, interesuje się sprawami polskimi. I ta książka pokazuje, z jakimi postulatami szedł do wyborów już ponad 30 lat temu. Z innych książek to oczywiście książki wydane przez Centrum Edukacyjne Polska. W pierwszej kolejności Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. W tej książce referaty z konferencji w 2018 roku zorganizowanej przez Centrum Edukacyjne, a także w aneksie między innymi uchwała prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z roku 1990, gdzie czarno na białym są podane cele polityki ukraińskiej wobec Polski, które są realizowane od 30 lat, można powiedzieć konsekwentnie. Polecam książki Piłsudski i Sanacja. Są dwie, dwa tytuły po dwóch konferencjach historycznych w tej serii. Jedynie prawda jest ciekawa. W tej samej serii trzy książki z mapą Gomberga na okładce dotyczące kulis II wojny światowej. Wszystko to Państwo znajdziecie w cepmyśniksklep.pl. Wyszła książka o Bolesławie Piaseckim od wodza Falangi do przewodniczącego Paxu, a w tej chwili do druku poszła książka dotycząca Jędrzeja Giertycha. A także mamy serię, gdzie są w tej chwili cztery książki, seria Gorące m, Tematy źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street, francuski autor Pierre de Villemare i inny francuski autor Arnaud de -y, przepraszam Arnaud de la -y, to są książki o masonerii i New Age'u które też bardzo polecam redaktorze, eee. przepraszam, minuta została minuta, wiem, została minuta i ee, jeszcze 15 sekund na książkę Hitler założycielem Izraela e, autora Henneke Kardela niemiecki autor, podróżnik e, myślę, że bardzo ciekawe pozycje jeszcze raz dziękuję Piotrowi Sterkowskiemu, dziękuję Ci bardzo Piotrze wszystkiego dobrego, dziękuję Panie redaktorze dużo zdrowia, do zobaczenia, dziękuję